14. Jak idziemy? Poczekaj. Potem jak się uczyta, to sobie tam doczytasz się. Nie, tylko nie wiem. Jest. No jest, bo. Idziemy? Otwieram obrady 8 sesji Rady Miejskiej w Człuchowie. Witam serdecznie pana burmistrza wraz z współpracownikami. Witam panie dyrektorów, dyrektorki, panów dyrektorów naszych jednostek organizacyjnych. Witam przedstawicieli mediów i witam koleżanki i kolegów radnych. Ja nawet nie widziałem listy. Kto ma listę obecności? Zgodnie z listą obecności jest 15 radnych, 15 obecnych. Jesteśmy władni do podejmowania uchwał. W zaproszeniu na sesję otrzymaliście państwo także porządek obrad. Czy są jakieś uwagi do proponowanego porządku obrad? Raz. Proszę bardzo. Umówmy się, że nie będziemy wprowadzać zmian, tylko po prostu odczytam po kolei te dwa porządki obrad i za jednym wystąpieniem. Dziękuję. Czy są jakieś propozycje jeszcze? Jeżeli nie ma, to proszę bardzo, kto jest za przyjęciem porządku obrad? Panie Michale. Dziękuję. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. Przechodzimy do następnego naszego punktu obrad. Przyjęcie protokołu z obrad 6 i 7 sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej. Proszę bardzo, protokoły były wyłożone i państwo macie na tabletach. Czy są jakieś uwagi do obu protokołów? Nie ma. Czy będziemy głosować nad dwoma od razu? Można? Pani Lucyno, można? Jest 6. Następny? No dobrze, to decydujemy się. Protokół z obrad normalnej 6 sesji Rady Miejskiej. Kto jest za przyjęciem protokołu? Proszę o podniesienie ręki. Och, kurze. Dziękuję. Protokół został przyjęty jednogłośnie. Przechodzimy do następnego punktu. Sprawozdanie z działalności burmistrza w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady. Proszę bardzo, panie burmistrzu.
Sprawozdanie burmistrza miasta z prac i realizacji uchwał Rady Miejskiej za okres od 27 kwietnia do 27 maja. Uchwały Rady Miejskiej od numeru 58 do 68 przekazano do wykonania na poszczególne stanowiska pracy jednostkom organizacyjnym, do organu nadzoru Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. W okresie sprawozdawczym burmistrz miasta wydał 11 zarządzeń. Zarządzenie nr 38, 40, 47 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na rok 2019. Zarządzenie nr 39, 46 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2019. Zarządzenie nr 41 w sprawie wskazania członków Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółki ZO w Człuchowie reprezentujących w spółce Gminę Miejską Człuchów. Zarządzenie nr 42 w sprawie możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie artykułu 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zarządzenie nr 43 w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w zarządzeniach nr 0058, 005014, 34 oraz 39 łamane na 2019. Zarządzenie nr 44 w sprawie przyznania nagrody rocznej dla prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółki ZO w Człuchowie. Zarządzenie nr 45 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego na rzecz najemców położonego w Człuchowie na osiedlu Wazów nr 7 łamane na 10 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Człuchów. Zarządzenie nr 48 w sprawie przyznania małej dotacji na realizację zadania publicznego. W zakresie gospodarki nieruchomościami i rolnictwa wydano jedną decyzję w sprawie podziału nieruchomości położonej przy ulicy Koszalińskiej. Wydano 5 zaświadczeń dotyczących nadania numeru porządkowego nieruchomości. Podpisano 2 umowy dzierżawy na cele handlowe i na cele warzywnicze. Wydano 75 zaświadczeń potwierdzających przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe. W zakresie infrastruktury miejskiej i inwestycji wykonawca zadania pod nazwą rozdział kanalizacji rozpoczął odtwarzanie nawierzchni drogowych w ciągu ulic Szczecińska i Garbarska. Wykonawca przebudowy budynku dworca wykonał roboty rozbiórkowe hali magazynowej, bunkra, budynku łączności, który uległ spaleniu w zeszłym roku i budynków gospodarczych. Rozpoczęto wykonywanie sieci kanalizacji deszczowej i również jednocześnie trwa remont konstrukcji dachu. Trwają roboty związane z realizacją doświetlenia w naszym mieście. Wykonano już doświetlenie ścieżki pieszo-rowerowej od ulicy Wołodyjowskiego do przejazdu kolejowego. Zakończono realizację 4 z 9 doświetleń przejść dla pieszych do wykonania. Już teraz zaobserwować można znaczną poprawę bezpieczeństwa pieszych uczestników ruchu. Jest to projekt, który będziemy chcieli kontynuować w kolejnych latach. Otrzymaliśmy dofinansowanie, i to jest informacja sprzed paru dni, w wysokości 50 tysięcy złotych na realizację otwartej strefy aktywności na Osirze przy ulicy Szkolnej. W okolicach skateparku powstanie duży plac zabaw i siłownia plenerowa. Zadanie zostanie wykonane do końca bieżącego roku. 7 maja bieżącego roku otwarto oferty na zadania przebudowa nawierzchni drogowej ulic Leśna i Kamienna. Wpłynęło 9 ofert. Najkorzystniejsza oferta opiewa na 145 tysięcy złotych
i mieści się w zakładanym budżecie. Ogłoszono informację o wyborze najkorzystniejszej oferty. Podpisanie umowy planowane jest na dzień 3 czerwca bieżącego roku. 20 maja bieżącego roku podpisano umowę z wykonawcą na realizację zadania budowa drogi przeciwpożarowej do budynku szkoły podstawowej przy ulicy Szkolnej. Wykonano podbudowy i ustawiono krawężniki. Obecnie trwa wykonywanie nawierzchni. 24 maja bieżącego roku podpisano umowę o dofinansowanie oraz umowę z wykonawcą zadania pod nazwą przebudowa ulic Chrobrego, Moniuszki, Chopina, Słoneczna w ramach Rządowego Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na rok 2019. Przekazano już plac budowy, wykonawca rozpoczął roboty. Jedynie dopowiem, że dofinansowanie jest w wysokości powyżej 2 milionów złotych. W ubiegłym tygodniu ogłosimy postępowanie przetargowe dla zadania przebudowa nawierzchni drogowej ulicy Jeziornej w Czuchowie. W ramach inwestycji powstanie nowa nawierzchnia asfaltowa ulicy, poszerzony chodnik z kostki betonowej oraz elementy bezpieczeństwa ruchu, to jest wyniesione skrzyżowanie i przejście dla pieszych z kostki betonowej. Dodatkowo uporządkujemy sieć kanalizacji deszczowej i sanitarnej w ciągu ulic. Wykonanie zostanie przyłączona również kanalizacja deszczowa do granic każdej z posesji z możliwością włączenia się z wodami opadowymi z prywatnych posesji. Delegacje burmistrza 20-22 maja, szkolenie w Juracie, 23 maja konferencja Forum Gminy na 5 w Warszawie, 24 maja bieżącego roku uroczyste podpisanie umowy pomiędzy Wojewodą Pomorskim a beneficjentem Funduszu Dróg Samorządowych w Gdańsku. Dziękuję. Od tego przechodzimy do najważniejszego punktu naszych obrad. Przedstawienie raportu o stanie gminy miejskiej w Czuchowie za rok 2018. Proszę bardzo, panie burmistrzu. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Goście, Koleżanki i Koledzy, Dyrektorzy naszych jednostek. Nie ukrywam, że raport ten został przygotowany z dużą starannością i tutaj od razu słowa podziękowania kieruję do pracowników wszystkich urzędu i naszych jednostek podległych, ponieważ 149 stron raportu mówi nam o stanie Urzędu Miasta, całego miasta, wszystkich jednostek, stowarzyszeń, o stanie i kondycji tych wymienionych jednostek. Jest to, można powiedzieć, vademecum dla każdego mieszkańca i dla każdego radnego, który chce się zapoznać z obecnym stanem majątkowym, organizacyjnym naszych jednostek czy naszego urzędu. Dochody w 2018 roku były na poziomie 63 milionów złotych. Raport o stanie gminy pokazuje, że miasto dba o wszystkich mieszkańców w różnym wieku i różnym stanie majątkowym. Liczba naszych mieszkańców na koniec 2018 roku wynosiła 13 270 osób. Jeżeli chodzi o dzieci i młodzież, to na edukację w zeszłym roku wydaliśmy 14 246 000 złotych.
w tym własnych pieniędzy 4 800 000 zł, a powiem, że w tym roku wydamy ponad 6 200 000 zł. Nie zapominamy o seniorach, którzy dla nas są właściwie oczkiem w głowie i utworzyliśmy dla nich Uniwersytet Trzeciego Wieku, który cieszy się ogromną popularnością, bo w małym miasteczku jak Człuchów jest non-stop 100 słuchaczy, a chętnych było więcej. Musieliśmy utworzyć listę osób rezerwowych, które co pewien czas uzupełniają brakujący stan osobowy Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Jesteśmy po dwóch semestrach. Rozpoczął się trzeci semestr i myślę, że będzie się cieszył taką popularnością jak do tej pory. Utworzyliśmy tutaj wspólnie z radnymi Miejską Radę Seniorów, powołaliśmy ją w zeszłej kadencji. Obecnie jest wybrana nowa Rada Miejska Seniorów i nie ukrywam, że korzystamy z ich doświadczenia, ich podpowiedzi i staramy się wypełniać ich oczekiwania, prośby. Nie zapominamy o przedsiębiorcach. Dzięki uchwale Rady Miasta w Człuchowie zwolniliśmy naszych przedsiębiorców przy inwestycjach z podatków. Też przypomnę, że od już paru lat nie podnosimy w ogóle podatków i zachęcamy przedsiębiorców i nowych inwestorów o inwestowanie w Człuchowie. Pomoc społeczna, wsparcie w ramach pomocy społecznej dotyczy 4,7% naszych mieszkańców, natomiast wsparcie systemem świadczeń rodzinnych to jest aż 30% mieszkańców Człuchowa. W 2018 roku MOPS dysponował budżetem w wysokości ponad 17 600 tysięcy. I jak sumujemy te dwie liczby, sumy przeznaczone dla najuboższych i dla edukacji, to mamy ponad połowę budżetu miasta. Do MOPS-u z własnych pieniędzy dołożyliśmy w 2018 roku prawie 2 300 000 zł. Z budżetu państwa otrzymaliśmy ponad 15 milionów. Zakładaliśmy, że budżet 2018 skończy się deficytem ponad 4,5 miliona zł. Dzięki rozsądnym decyzjom Rady Miasta i dobrym gospodarowaniem przez naszych urzędników zakończyliśmy rok 2018 nadwyżką prawie 400 tysięcy złotych. Udało się nam również utworzyć wolne środki prawie w sumie 5 milionów złotych. W 2018 roku Gmina Miejska Człuchów realizowała zadania z udziałem środków z Unii Europejskiej w łącznej kwocie około 10 milionów złotych. Jeżeli powiemy, że wszystkie inwestycje w 2018 roku wynosiły około 15 milionów złotych, to gdyby nie środki zewnętrzne, a dysponując swoimi środkami w granicach 2,5 do 3 milionów złotych, to bym musiał dzisiaj powiedzieć, że w 2018 roku musielibyśmy miasto zadłużyć na około 12 milionów złotych. I tutaj też kieruję słowa podziękowania do urzędników, którzy piszą non-stop projekty i udaje nam się dzięki też uchwałą Rady Miasta, trafnymi uchwałami decydujecie państwo, że otrzymujemy te środki z zewnątrz.
Jeśli chodzi o inwestycje drogowe, to udało nam się w zeszłym roku wyremontować ulice Potockiego, Kraszewskiego, Dworcową, część Rataja, Grodzisko, Zatorze, Kosynierów, Kusocińskiego. Parking na osiedlu Młodych i to nas cieszy, że znajdujemy też sojuszników w naszym mieście i wspólnie podejmujemy różnego rodzaju inwestycje, które razem wykonujemy dla poprawienia komfortu naszych mieszkańców. Widzę, że jest slajd węzłów transportu publicznego. Tutaj bardzo dobre dostaliśmy dofinansowanie w granicach 85%. Jest to wspólne zadanie w ramach MOF-u, Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Czuchów-Chojnice. I udało nam się dzięki temu projektowi wybudować ciągi pieszo-rowerowe biegnące wzdłuż ulicy Łąkowej, Garbarskiej i tutaj wzdłuż Kusocińskiego na ulicę prowadzącą Jeziorną. No teraz przystępujemy, jak już podawałem w sprawozdaniu, do modernizacji budynku PKP. Pomimo tych decyzji trafnych, to nie ukrywam, że mamy bardzo dużo szczęścia. Dworzec przejęliśmy w piątek, a w poniedziałek weszła już firma na wykonywanie zadań związanych z dworcem budynku głównego. Udało nam się w ekspresowym, pomimo trwania kilku lat, pozyskać ten dworzec i mam nadzieję, że w końcu dworzec, zadanie PKP będzie naszą wizytówką, a nie straszeniem turystów i mieszkańców. Wykonuje to zadanie nasza firma czuchowska i patrząc na tempo realizacji, mam nadzieję, że zdecydowanie szybciej wykonamy to zadanie jak nasi przyjaciele z Chojnic, którzy napotykają się na różnego rodzaju kłopoty. Niewielka inwestycja, ale szalet miejski. Tutaj mam prośbę, proszę puścić, niech to biegnie swoim torem. Ja natomiast, żebyśmy nie tracili czasu, będę swoim tokiem przedstawiał inwestycje i informacje dla radnych. Wspólnie z mieszkańcami wykonujemy i utwardzamy chodniki, parkingi, drogi. W zeszłym roku wykonaliśmy duże zadanie związane z wymianą oświetlenia ulicznego i to zadanie było w wysokości 2 milionów złotych, ale jak wiecie Państwo, również wykonujemy następne zadania związane z uzupełnianiem oświetlenia na terenie miasta Czuchowa, ale chyba co najbardziej cieszy, to udało nam się dogadać z Energą i wspólnie doświetlamy 15 przejść dla pieszych. Nie ukrywam, że ze statystyk wynika, że jest bardzo dużo kolizji z pieszymi i dzięki doświetleniu, dzięki tym zadaniom poprawia się bezpieczeństwo na ruchu drogowego na terenie miasta Czuchowa. Rozpoczęliśmy potężną inwestycję związaną z rozdziałem kanalizacji ogólnospławnej na sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z niezbędnymi separatorami. To zadanie w całości jest oszacowane na około 5 milionów złotych. Wykonujemy te prace sukcesywnie, żeby nie sparaliżować miasta Czuchowa. I oczywiście nawierzchnie są poprawiane systematycznie i tak jak powiedziałem, wykonawca będzie wykonywał nawierzchnie na ulicy Szczecińskiej i Garbarskiej. Długo oczekiwana rewitalizacja Śródmieścia, a przede wszystkim przebudowa Domu Kultury, zadanie na około 5 milionów złotych. Mówię o samym budynku Domu Kultury.
Kończą się prace projektowe. Mam nadzieję, że na początku lipca ogłosimy przetarg i jeszcze w tym roku wyłonimy i przystąpimy do wykonywania prac, wyłonimy wykonawcę i przystąpimy do wykonywania prac związanych z modernizacją, przebudową Miejskiego Domu Kultury. Tu oczywiście powstanie Centrum Rodzin. Dostaliśmy też przydział środków na wyposażenie tego centrum, na przeprowadzenie remontu i nie ukrywam, że będzie to z pożytkiem dla naszych mieszkańców, a oczekujących na tę inwestycję jest dużo ludzi. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w okolicy jeziora wykonamy właśnie w ramach tej rewitalizacji siłownie terenowe, plac zabaw, altany drewniane, punkt widokowy z tarasem, ciąg pieszo-rowerowy przy ulicy Szczecińskiej oraz wykonamy drogę z kostki betonowej na ulicy Jacka i Agatki i najprawdopodobniej wprowadzimy ruch jednokierunkowy, aby poprawić jeszcze bardziej i sprawność, i bezpieczeństwo dowozu dzieci do przedszkola na Jacka i Agatki. Wspólnie z 11 wspólnotami mieszkaniowymi będziemy wykonywać zadania związane z modernizacją tych wspólnot. Zagospodarujemy 6 podwórek. Zagospodarowanie również nastąpi otoczenia budynków spółdzielni mieszkaniowej Pomorzanka. Pamiętacie Państwo, jak straszyła ściana na Królewskiej? I to też, pomimo tego, że nie było kosztowne zadanie, to ta ściana wymagała porozumienia ze wspólnotą, z udziałowcami i nie ukrywam, że rozmowy trwały dość długo, przebiegały w różnej atmosferze, ale udało nam się wspólnie osiągnąć cel i ścianę wykonać na ulicy Królewskiej, która w tej chwili no, jest wizytówką, a nie straszy na terenie miasta Człuchowa. Budowa siłowni plenerowych. Powstały 2 siłownie zewnętrzne i w parku, i tutaj przy blokach znajdujących się blisko centrum handlowego w Człuchowie. Również długo oczekiwana inwestycja i ciesząca się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców. Patrząc na bezpieczeństwo Człuchowa, nie sposób wspomnieć o modernizacji oczyszczalni ścieków. Dzięki dobrej kondycji naszego przedsiębiorstwa komunalnego to zadanie przedsiębiorstwo wzięło na siebie i za 27 milionów brutto jest modernizowana oczyszczalnia, która w tym roku w okresie letnim zostanie zakończona. Więc z jednej strony rozdział kanalizacji, a z drugiej strony przygotowanie oczyszczalni do coraz większej ilości odbiorów odpadów, które spływają i z terenu miasta Człuchowa, ale też i z terenu gminy wiejskiej Człuchów i tych przełączeń jest coraz więcej. Nie sposób podkreślić i podziękować jednostkom, które przyjmują realizację zadań własnych, a także zleconych gminy. I tutaj chciałbym 2 słowa tylko powiedzieć o 2 jednostkach. O OSIR-ze przez Ośrodek Sportu i Rekreacji, mam na myśli tutaj plażę miejską, pole namiotowe, park wodny, linowy, mini golf, obiekty sportowe przy ulicy Szkolnej. Wyliczyliśmy, że
skorzystało z tych ofert w zeszłym roku 210 tysięcy turystów. Przychód z parku to jest 141 794 złote. Noclegi na kempingu, przychód 135 tysięcy netto i pole namiotowe ponad 45 tysięcy netto. Jeśli chodzi o nasze muzeum, to wpływy ze sprzedaży biletów w zeszłym roku były w wysokości 133 tysięcy złotych, a zwiedzających aż ponad 31 tysięcy osób. Ja przypomnę Państwu, że, bo nie wszyscy radni pamiętają, jak muzeum znajdowało się w tym budynku tutaj obok, to przychód z biletów przez cały rok to była suma 2000 zł. 2000 zł to był cały przychód przez cały rok naszego muzeum w Człuchowie. Teraz mówimy o sumie ponad 31 tysiącach. I tutaj też wtedy były decyzje słuszne podjęte przez radnych, żeby przenieść muzeum do naszego zamku i właściwie z pożytkiem i dla tego zamku, i dla muzeum. Nasze działania w sferze społecznej, to już mówiłem, że utworzyliśmy Uniwersytet Trzeciego Wieku, uruchomiliśmy funkcjonowanie środowiskowego domu samopomocy i nie ukrywam, że z wielką radością trzeba powiedzieć, iż środki dostaliśmy z programu rządowego na modernizację najgorszej części szkoły gimnazjum czy tysiąclatki i też na utrzymanie pracowników i tych osób, które korzystają, dostajemy miesiąc w miesiąc ze środków rządowych i tutaj pan dyrektor jest jedynym beneficjentem, który nie sięga po pieniądze miejskie, a wystarczają te środki, które dostajemy od wojewody. Działalność Miejskiej Rady Seniorów i klubów seniora, kilkanaście klubów seniora, którzy potrafią stworzyć bardzo dobrą atmosferę dla seniorów, potrafią się świetnie komunikować, bawić. Przyjęliśmy zasadę, jeszcze pan Andrzej był tym liderem, że organizują, każdy klub organizuje imprezy dla seniorów w całym mieście i muszę powiedzieć, że i talenty, i pomysły naszych seniorów są no, niesamowite. I chwała im za to, że potrafią wyciągać następne osoby z czterech tych kątów mieszkań i angażują się, pomagając innym, ale też i sobie. Weszliśmy dzięki projektowi Urzędu Miasta w projekt Ja w Internecie, który objął 264 uczestników. Jest to kurs komputerowy oraz pozyskanie środków na zakup sprzętu komputerowego dla naszych jednostek. No i teraz co najprzyjemniejsze, nie ukrywam, że te informacje, które spływały w zeszłym roku, ale też i w tym roku, no są miłe i przyjazne dla naszego miasta. Słowa podziękowania dla Miejskiego Domu Kultury, Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz Muzeum Regionalnego, ponieważ te trzy jednostki w rankingu samorządów zaangażowanych w kulturę, opracowany przez Narodowe Centrum Kultury, zajęły pierwsze miejsce w Polsce wśród gmin miejskich o średnim poziomie zamożności. I nie ukrywam, że praca tutaj dyrektorów na pewno zadecydowała o tym pierwszym miejscu w Polsce i na ręce tych trojga dyrektorów składam serdeczne podziękowania, ale
ze szczególnym uwzględnieniem dla pani Marii Dąbrowskiej, która no, jednostkę prowadzi wzorowo, a jeszcze w tym roku trzeba będzie się pożegnać. No, to jest decyzja pani dyrektor, ale rozumiemy, że zasłużyła na odpoczynek i na korzystanie z dobrodziejstwa emerytury. Jeśli chodzi o zdobywanie środków unijnych, na podstawie GUS-u, Głównego Urzędu Statystycznego, Człuchów zajął 68 miejsce wśród sklasyfikowanych ponad 220 gmin w Polsce. Przypomnę, że w 2018 zdobyliśmy 10 milionów złotych z funduszy unijnych. Ranking gmin pod względem liczby podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców na podstawie danych GUS-u Człuchów zajął 62 miejsce wśród prawie 2500 sklasyfikowanych gmin w Polsce, czyli na terenie miasta Człuchowa działa 155 podmiotów na 1000 mieszkańców. No, trzeba powiedzieć, że mamy mieszkańców zaradnych i potrafiących prowadzić działalność gospodarczą. Niejednokrotnie jest to jedno-dwuosobowa działalność, ale jest i z dobrym wynikiem dla tych prowadzących, ale też i dla miasta. No i w czwartek odbieraliśmy tutaj z Heniem Krusińskim dyplom, wyróżnienie gmina na 5 i po raz gmina na 5 otrzymaliśmy czwarty raz, a złota gmina na 5 trzeci raz. I nie ukrywam, że ta nagroda cieszy wyjątkowo, ponieważ ona jest prowadzona przez koło naukowe studentów Szkoły Handlowej Głównej w Warszawie i pracowników naukowych. I oni działają na zasadzie tajemniczego klienta. My nie wiemy, kiedy oni wysyłają informacje do nas i chcą uzyskać zwrotną informację i w języku polskim i angielskim, ale też i oceniają naszą witrynę internetową. I nie ukrywam, że no, wniosek wyciągam jeden, że jeszcze kilka lat temu witryna internetowa była naszą mocną stroną. Teraz trzeba będzie jeszcze nad tą stroną popracować, ale z kolei budujące jest to, że urzędnicy nie zawiedli, ponieważ odpowiedzieli bardzo szybko i w dwóch językach, w języku polskim i w języku angielskim. I no, byliśmy w pełni usatysfakcjonowani, bo w tym rankingu, oprócz tych tytułów, zdobyliśmy drugie miejsce w Polsce po Gdyni. Urząd Miejski w Człuchowie zatrudnia około 40 urzędników, a Gdynia 10 razy więcej, ponad 400 ma urzędników i zdobyła dwa punkty więcej jak małe miasteczko w Człuchowie. Z informacji, które uzyskałem, nie ma na Pomorzu takiej gminy jak Człuchów, która by była trzykrotnie nagradzana złotą gminą na 5 i gminą na 5. No tutaj też słowa podziękowania urzędnikom i z okazji samorządowca wypłacimy im nagrody na początku czerwca. I spłynęła informacja też bardzo miła, że w rankingu Polskiej Federacji Kempingów i Karawaningu nasz kemping, kemping numer 80, zdobył trzecie miejsce w Polsce. I jest to tym bardziej dla nas satysfakcjonujące, że Polska Federacja Kempingów i Karawaningu rekomenduje takie kempingi i w środkach masowego przekazu podaje jako wiarygodne, komfortowe i dające radość turystom, którzy odwiedzają nasz kemping. Nie ukrywam, że w historii Ośrodka Sportu i Rekreacji trzecie miejsce kemping zdobywa po raz drugi. I dosłownie godzinę temu dostałem informację
to z przyjemnością podzielę się z Państwem, że marszałek województwa pomorskiego ogłosił konkurs na samorząd przyjazny seniorom i jest informacja, że to, co robimy na terenie miasta Człuchowa, została zauważona przez kapitułę wytypowaną przez marszałka i marszałek 22 czerwca wręczy nam tytuł samorząd przyjazny seniorom i tutaj będę prosił radnych, aby to oni odebrali tę nagrodę, ponieważ no, to wasze decyzje decydują o tym, że o seniorów dbamy. Seniorzy są u nas zauważani i seniorzy w sumie no, są zadowoleni z tego, co na ich potrzeby Rada robi. W związku z tym, że raport jest na pewno od deski do deski przeczytany przez radnych i wyniki są dobre, żebym nie powiedział, że bardzo dobre, ale to dzięki właśnie dogadywaniu się burmistrza z radą nie tracimy czasu na i energii na jakieś pokazywanie swoich racji, a udaje nam się znaleźć kompromis. Proszę Wysoką Radę o udzielenie burmistrzowi Człuchowa wotum zaufania. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. W związku z tym, że tak jak zapowiedział pan burmistrz, wszyscy dokładnie żeśmy się zapoznali, więc otwieram dyskusję wśród radnych. Proszę bardzo, kto chce zabrać głos? Proszę bardzo. Dziękuję bardzo, proszę. Ja w imieniu klubu Każdy jest ważny chciałbym podkreślić, że przeanalizowaliśmy ten budżet za rok 2018. Będziemy oczywiście współtworzyli budżety kolejne i chcielibyśmy pogratulować realizacji za 2018 rok, bo uznajemy z szacunkiem dobrze wykonaną pracę i pracowników, i pana burmistrza, i całą radę. Także gratulujemy raz jeszcze. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś głosy w dyskusji? Proszę bardzo. Sporo słów i to pozytywnych słów wygłosił pan burmistrz. Zresztą i w raporcie też to się znajduje na temat seniorów. Ja przypomnę państwu, że kilka tygodni temu trwała krótka, ale chyba dość sensowna dyskusja na temat tego, co i jak ułatwić życie tym seniorom, którzy do klubów nie należą. Chciałbym powiedzieć, że i przyznać się do tego, że zadeklarowałem sposób opracowania
tego, co mogłoby miasto zrobić dla tych pozostałych seniorów, którzy poza strukturami klubowymi pozostają w bardzo dużej ilości. Na dzisiaj przygotowałem taki program działania na rzecz seniorów niezrzeszonych w klubach seniora, ale materiał jest dość obszerny i szeroki, więc pozwólcie Państwo, że dzisiaj nie przedstawię tego, bo sesja jest jednak mimo wszystko troszkę taka świąteczna i zrobię to 6 czerwca na następnej sesji. Dziękuję. Tak, osobiście to bym proponował może najpierw na komisję spraw społecznych, ale to dyskusja później. Czy w sprawie raportu jeszcze są jakieś głosy? Jeżeli nie ma, do dyskusji nad raportem gminy nie zgłosił się żaden mieszkaniec. Wobec tego, proszę Państwa, odczytam projekt uchwały. Uchwała Rady Miejskiej w Czuchowie z dnia 27 maja 2019 roku w sprawie udzielenia burmistrzowi miasta Czuchów wotum zaufania. Na podstawie artykułu 28a ust. 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym uchwala się, co następuje. Paragraf pierwszy. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy miejskiej Czuchów postanawia się udzielić wotum zaufania burmistrzowi miasta Czuchów. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Czy są jakieś pytania albo uwagi do projektu uchwały? Jeżeli nie ma, to przechodzimy do głosowania nad projektem uchwały. Proszę bardzo. Dziękuję. Uchwałę podjęliśmy jednogłośnie. Gratuluję, panie burmistrzu. Przechodzimy do następnego punktu naszych obrad. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy miejskiej Czuchów za 2018 rok. Proszę bardzo, pani skarbnik. Szanowni Państwo, sprawozdanie z wykonania budżetu gminy miejskiej Czuchów za rok 2018 sporządzone jest na potrzeby dzisiejszej sesji w formie krótkiej prezentacji, ponieważ szczegółowe dane były na każdej komisji przedstawiane i wydaje mi się, że takie podsumowanie będzie dobrym sposobem prezentacji sprawozdania. W roku 2018, przepraszam, Michał, to nie działa. W roku 2018 budżet gminy zamknął się po stronie dochodów kwotą 63 miliony złotych. Ta kwota stanowi 101% wykonania dochodów, natomiast po stronie wydatków 94,01%. To jest 62 639 tysięcy złotych. Proszę Państwa, takie wykonanie planu dochodów i planu wydatków w stosunku do tego, co było założone na początku roku, pozwoliło osiągnąć, jak już Pan Burmistrz wspominał, wynik budżetu 394 tysiące złotych nadwyżki na planowane 4,5 miliona deficytu, co po nałożeniu na to przychodów i rozchodów daje wolne środki w kwocie niemal 5 milionów złotych. Kolejny slajd, proszę Państwa, przedstawia strukturę dochodów. W strukturze tej jeszcze dominują środki własne. Dotacje stanowią 39%, a subwencje tylko 14%. I proszę Państwa, jest to dość duży problem dla nas, ponieważ udział subwencji w dochodach ogółem spada. I to spada udział subwencji oświatowej, która jest głównym czynnikiem tutaj w tej grupie dochodów. Borykamy się z tym już kolejny rok. Teraz sytuacja się nasiliła. Jak Państwo wiedzą, w roku 2019 jest jeszcze niższa subwencja. Jeżeli chodzi o strukturę wykonania dochodów według grup majątkowych i bieżących, to w roku 2018 była ona zadowalająca, ponieważ
15,5% naszych dochodów były to dochody majątkowe, które w znacznej części pochodziły z dotacji zewnętrznych na inwestycje oraz w wysokości około 3 milionów złotych dochody z mienia komunalnego. Ogólnie mówiąc dochody z mienia, nie tylko ze sprzedaży. Reszta to stanowiły dochody bieżące. Co jeszcze bardziej cieszy, struktura wykonania wydatków w roku 2018 była taka, że 24% wydatków, niemal 24% wydatków stanowiły inwestycje. Mówi się o tym, że budżet jest proinwestycyjny wtedy, kiedy udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem przekracza 10%. U nas jest to 24%, więc nasz budżet w roku 2018 był naprawdę bardzo proinwestycyjny. Jeżeli chodzi o grupy wydatków, to poza wydatkami inwestycyjnymi są one niezmienne. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią największą grupę wydatków. Tak było od zawsze, tak jest. Kolejna grupa to realizacja zadań statutowych. Dotacje na zadania bieżące też utrzymują się na podobnym poziomie oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych rosną. Proszę Państwa, z roku na rok rosną, ponieważ tutaj wszedł program 500+, który jakby podwoił ten słupek. Stąd takie wysokie wykonanie tej właśnie grupy wydatkowej. Jeżeli chodzi o zadania bieżące na środki realizowane z udziałem funduszy europejskich, to 461 tysięcy złotych, obsługa długu najniższa grupa wydatkowa, co bardzo cieszy, 310 tysięcy i wydatki inwestycyjne, już wspomniane 24%, stanowi 14 755 tysięcy i 20 złoty. Jeżeli chodzi natomiast o strukturę wydatków według głównych działów, to proszę Państwa, oświata i wychowanie na poziomie przeszło 14 milionów, ochrona zdrowia i opieka społeczna, wydatki sięgające niemal 19 milionów złotych, drogi publiczne, też wysokie wydatki w roku 2018 związane z realizacją projektu związanego z węzłami transportu integrującego. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, tutaj 8 600 000 zł, też duży projekt rozdziału wód realizowany. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego to niemal 2 miliony zł. Kultura fizyczna i sport, troszeczkę niższe te wydatki i administracja publiczna, proszę Państwa, na niskim poziomie, co cieszy, chociaż no, jest to kosztem dużych oszczędności. Jeżeli chodzi natomiast o poziom zadłużenia, według starych wskaźników, ponieważ wszyscy jesteśmy do niego przyzwyczajeni, tutaj na potrzeby prezentacji na przestrzeni lat 2012-2018 pokazane jest nasze zadłużenie jako udział procentowy w dochodach wykonanych. To są te pomarańczowe, jasne słupki. Jak Państwo spojrzą, w 2012 nasze zadłużenie to było 43% dochodów i to zadłużenie prawie co roku spada. Rok 2018 zamknęliśmy rekordowym wynikiem 20,47% wykonanych dochodów ogółem. Natomiast obsługa zadłużenia według starych wskaźników było to 15% i to też sukcesywnie z roku na rok spada. Jeżeli chodzi natomiast o zadłużenie ujęte według nowych wskaźników, jesteśmy w bezpiecznych granicach, ponieważ niebieska linia na prezentacji przedstawia dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w artykule 243 ustawy o finansach publicznych. Natomiast czerwona linia przedstawia nasze zadłużenie, które spłacamy aktualnie i które planujemy zaciągnąć, bo tutaj już jest uwzględnione też to po części planowane, więc rozbieżność między tymi liniami jest dość duża, więc nasza sytuacja finansowa zarówno w starych, jak i w nowych wskaźnikach jest bezpieczna. Kolejny slajd dotyczy spłaty zadłużenia. Tutaj mamy zaprezentowane, bo nasze zadłużenie na koniec roku 2018 oscyluje no między 12 tak a 14 milionów z prezentacji wynika i ono co roku planuje się, że będzie spadało. Spłaty rat kapitałowych będą się utrzymywały mniej więcej na stałym poziomie do roku 2025, to jest poziom około 2 do 2,5 miliona
zł, natomiast wydatki na obsługę długu, a więc odsetki i prowizje z roku na rok maleją. Państwo widzą, że ta skala nawet przedstawiona w tysiącach powoduje, że są to naprawdę niewielkie kwoty. I na sprawozdanie, które przedłożyliśmy Regionalnej Izbie Obrachunkowej, otrzymaliśmy uchwałę składu orzekającego, która jest pozytywna, bez uwag. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. To może pani skarbnik od razu do następnego punktu, opinia regionalnej. Opinia o sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta Człuchów za rok 2018 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego. Podstawa prawna, skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej opiniuje pozytywnie sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za rok 2018 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami. Uzasadnienie. W dniu 22 marca 2019 roku wpłynęły do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku następujące zarządzenia burmistrza. Pierwsze, w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2018. Drugie, w sprawie przedstawienia informacji o stanie mienia komunalnego za rok 2018 oraz sprawozdania o przebiegu planów finansowych instytucji kultury, dla których organem założycielskim jest Gmina Miejska Człuchów za rok 2018 w terminie określonym w artykule 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Sprawozdanie opracowano w formie opisowej i tabelarycznej. W części opisowej burmistrz przedstawił ogólne dane o wykonanych dochodach oraz wykonanie wydatków w 2018 roku. Przedstawiono ponadto informacje o przebiegu przedsięwzięć zawartych w WPF. Drugą częścią sprawozdania są zestawienia tabelaryczne zawierające wykonanie dochodów i wydatków przedstawione w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, wydatków inwestycyjnych, wydatków na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz wydatki realizowane w ramach dotacji przekazanych z budżetu gminy. Ponadto przedstawiono rozliczenie dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami stałymi, realizacją programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, jak również z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska. Sprawozdanie obejmuje także wykonanie planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Przedstawiono ponadto sprawozdanie z realizacji dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych oraz koszty i przychodu zakładu budżetowego oraz analizę zadłużenia. Tak opracowane sprawozdanie daje Radzie Miejskiej obraz zrealizowanych dochodów i wydatków, jak również spełnia wymagania określone w artykule 269 ustawy o finansach publicznych. Pozwala również ustalić, jakie zadania zostały w ciągu roku zrealizowane oraz w jakiej kwocie wydatki na nie poniesiono. Badając pod względem prawnym sprawozdania o dochodach i wydatkach, nadwyżce budżetowej jednostek samorządu terytorialnego, o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń, jak również o dotacjach i wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej, skład orzekający stwierdził, że zostały one sporządzone zgodnie z wymogami rozporządzenia ministra finansów w sprawie zasad i terminów sporządzania sprawozdawczości budżetowej oraz rozporządzenia ministra finansów w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych. Wydając powyższą opinię, skład orzekający stwierdza, że wykonane na koniec roku 2018 wydatki bieżące nie przekroczyły wysokości wykonanych dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, co zgodne jest z wymogiem wynikającym z artykułu 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. Informacja o stanie mienia komunalnego gminy zawiera dane wymagane postanowieniami artykułu 267 ust. 1 pkt 3 wyżej wymienionej ustawy. Wykaz mienia komunalnego obrazuje stan majątku, jaki gmina posiada, jak również wartość i zmiany w stanie mienia komunalnego, jakie zaszły w 2018 roku. Przedstawiono sprawozdanie o przebiegu planu finansowego instytucji kultury za rok 2018, dla których organem założycielskim jest Gmina Miejska Człuchów. To jest Muzeum Regionalnego, Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz Miejskiego Domu Kultury.
Analiza porównawcza prezentowanych danych w sprawozdaniu z wykonania budżetu z kwotami planowanymi w budżecie oraz z danymi zawartymi w przedłożonych sprawozdaniach budżetowych wykazała zgodność planowanych kwot w dokumentach przedłożonych tutejszej Izbie. Od niniejszej uchwały służy odwołanie w ciągu 14 dni. Dziękuję bardzo. Jeżeli chodzi o sprawozdanie finansowe Gminy Miejskiej Czuchów, dokumenty wszystkie są załączone na naszych tabletach. Były przedmiotem dyskusji, więc może przejdziemy do uchwały dotyczącej zatwierdzenia sprawozdania finansowego. Może przed podjęciem uchwały proszę bardzo Pani Przewodnicząca Komisji. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś uwagi do projektu uchwały dotyczącej sprawozdania finansowego? Jeżeli nie ma, to przechodzimy do głosowania. Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Przechodzimy do następnego punktu naszych obrad. Przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Miejskiej Czuchów. Nie wiem, czy będziemy debatować nad tym całym sprawozdaniem, tylko proszę o opinię Komisji Budżetu. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do następnego punktu i tutaj proponuję połączyć punkt 10, 11 i 12 naszych obrad i poproszę Pana Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o realizację tych trzech punktów. Yeah.
wykonanych w ciągu roku, przewidywał kwotę 66 milionów 620
wydatki w gminie miejskiej Przemyśl nie zostały zrealizowane w stosunku do planu na kwotę 3 987 828 zł. Wpływ na to miały głównie niewykonanie wydatków w działach 700 gospodarka mieszkaniowa, 710 działalność usługowa, 730 administracja, 754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, 757 obsługa długu publicznego, 758 różnice rozliczeniowe, 853 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, 854 edukacyjna opieka wychowawcza. Zasadnicze oszczędności wystąpiły w dziale gospodarka mieszkaniowa w związku z niższymi wydatkami na ogłoszenia w prasie dotyczące sprzedaży nieruchomości, wydatkami na operaty szacunkowe, opłaty za wypisy i wyrysy z rejestru gruntu oraz opłaty notarialne. Zasadnicze jednak niższe niż planowano wykonanie wydatków w dziale gospodarka mieszkaniowa związane jest z przesunięciem terminu rozpoczęcia projektu dotyczącego rewitalizacji w dziale administracji na funduszu wynagrodzeń z powodu nieobsadzonych wakatów urlopów macierzyńskich i zasiłków chorobowych oraz oszczędności na energię. W dziale obsługa długu publicznego w związku z niezaciągnięciem pierwotnym planowanej wysokości kredytu, ponadto nie wydatkowano w pełni zaplanowanie środków w dziale pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, ponieważ zakończono według rzeczywistego zapotrzebowania realizację wydatków w ramach projektu Edukacja drogą do sukcesu w gminie Człuchów w dziale Edukacja opieka wychowawcza na stypendia i inną pomoc dla uczniów z powodu niespełnienia kryteriów dochodowych przez zainteresowanych. Analizując wykonanie wydatków w stosunku do planu, dostrzega się, iż poziom realizacji zadań jest na wysokim poziomie. Na taki poziom wykonania planu złożyło się m.in. wysokie wykonanie zadań inwestycyjnych. Skutki udzielonych ulg i bożeń zwolnień z podatków za 2018 rok wyniosły 136 898 zł. Umorzenie podatkowe były dokonane z rozwagą i każdorazowo poprzedzane analizą sytuacji gospodarki. W 2018 roku spłacono raty kapitałowe kredytów w wysokości 2 432 626 zł w jednym roku. Ponadto poniesiono wydatki na spłatę odsetek w kwocie 310 459 zł 51 groszy. W 2018 roku planowano pierwotne kredyty w kwocie 7 833 40 046 zł, które uruchomiono w kwocie 3 550 000 zł. Zadłużenie gminy miejskiej na koniec 2018 roku z tytułu zaciągniętych kredytów wyniosło 12 900 579 zł 60 groszy z terminem spłaty w latach następnych. Indywidualny dopuszczalny wskaźnik zadłużenia na koniec 2018 roku wyniósł 11,85%. Natomiast wartość spłaconych rat kredytów wraz z odsetkami i prowizjami wyniosła 5,65%. Planowany deficyt budżetu gminy miejskiej na koniec 2018 roku określono w kwocie 4 550 000. Natomiast budżet zamknięto na wyższą kwocie 394 153 27 zł. Za sprawą prowadzenia rozważnej i oszczędnej polityki finansowej gminy miejskiej Przychód realizacja budżetu przebiegała płynnie i terminowo. Ogólnie zaplanowano dochody majątkowe ze sprzedaży majątku oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na kwotę 2 225 150 zł i 94 grosze, z czego wykonano 2 630 375 zł.
2018 roku nie zwiększyła posiadanych udziałów w spółkach komunalnych. Aktualnie finansowy majątek uchwały gminy to może lepiej. Kwota 21 512 500 zł, na co się składa udział w przedsiębiorstwie komunalnym na kwotę 20 356 200 zł, udziały w zakładzie oczyszczania w Nowym Dworze na kwotę 1 126 300 zł, udziały w Pomorskim Regionalnym Funduszu Poręczeń Kredytowych w Gdańsku na kwotę 30 000 zł. Ze sprawozdań z realizacji zadań budżetowych przez instytucje kultury, szkołę, przedszkolę, zakłady budżetowe wynika, że w sposób zgodny z planem zrealizowały one wydatki w zakresie otrzymanych dotacji i planów finansowych. Ponadto jednostki te wypracowały dochody własne, przyczyniło się to do realizacji w szerszym zakresie przypisywanych im zadań. Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Człuchowie w 2018 roku przeprowadziła kontrolę umowy w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz udzielenia dotacji dla organizacji pozarządowych. Stopień realizacji budżetu świadczy o wysokim wykonaniu zadań zawartych w uchwale budżetowej na 2018 rok. Z przedstawionych dokumentów i sporządzonych sprawozdań wynika, iż realizacja budżetu przebiegała prawidłowo, równowaga budżetowa została zachowana, a gospodarka finansowa prowadzona była w sposób prawidłowy. Działania burmistrza miasta cechowała troska i dbałość o finanse publiczne miasta, znajdujące swe odzwierciedlenie m.in. w prawidłowej polityce umowy podatkowych i windykacji podatków, przekroczenia planowanych dochodów, powstaniu oszczędności budżetowych, pozyskiwaniu środków unijnych i przede wszystkim w samym wyniku finansowym budżetu miasta. Reasumując, burmistrz miasta przy realizacji zadań związanych z wykonaniem budżetu kierował się zasadą legalności, gospodarności, rzetelności i celowości w gospodarowaniu majątkiem, środkami pieniężnymi publicznymi. Zdaniem Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Człuchowie powyższe daje podstawę do wyrażenia pozytywnej opinii o realizacji budżetu gminy miejskiej w Człuchu za 2018 rok i tym samym do wystąpienia z wnioskiem o udzielenie absolutorium burmistrzowi miasta i podpisy całego składu komisji z tego posiedzenia. Chciałbym tutaj od siebie dodać, że życzyłbym sobie, żeby dalsze lata, bo obecnie również takim realizacją budżetu się przedstawiał. Może od razu też... Tak. To krótsze, nie będzie tak długo, tylko z której strony. Bo ten protokół, co przedstawiłem przed chwilą, poszedł do Izby Obrachunkowej w Gdańsku i na zasadzie tego wniosku otrzymaliśmy opinię. Jest to uchwała nr 106, łamane przez G113, łamane przez A, przez 5, przez 19, składu orzekającej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 17 kwietnia 2019.
Na podstawie powyższego dokumentu Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku stwierdził, że na posiedzeniu odbytym w dniu 8 kwietnia 2019 roku Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Człuchowie po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2018 roku sprawozdanie burmistrza miasta wykonania budżetu w 2018 roku wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku, informacji o stanie mienia komunalnego i sprawozdania o przebiegu planów finansowych instytucji kultury oraz o dokonaniu własnych analiz umowy podatku, jak również ich indykacji przez burmistrza miasta w 2018 roku dokonała oceny wykonania budżetu w roku 2018. W wyniku powyższego Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Człuchowie w pięcioosobowym składzie pozytywnie oceniła sprawozdanie z wykonania budżetu z roku 2018 oraz w głosowaniu jednogłośnie przyjęła wniosek o udzielenie absolutorium burmistrza miasta. Analizując wykonanie budżetu Komisji Rewizyjna stwierdziła m.in., że uchwalony przez Radę Miejską budżet po uwzględnieniu zmian w ciągu roku przewidywał realizację dochodów w kwocie 62 077 686 zł i 38 groszy. Dochody wykonano w kwocie 63 034 011 zł 8 groszy, co stanowi 101,54% planu. Zaplanowane dochody bieżące wyniosły 51 608 345 zł 88 groszy, wykonanie natomiast 53 261 254 zł 65 groszy, co stanowi 103,20% planu. Gmina miasta Człuchów w 2018 roku uzyskała 7 618 566 zł 94 grosze środków unijnych, które wydatkowała na realizację zadań w ramach o których mowa w artykule 5 punkt 1 ustępu 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 9 819 345 zł i 88 groszy. Uchwalony przez Radę Miejską plan wydatków budżetowych po zmianach dokonanych w ciągu roku przewidywał kwotę 66 627 686 zł 38 groszy. Wydatki zrealizowano w kwocie 62 639 857 zł i 87 groszy, co stanowi 94,01% planu. Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 49 987 644 zł, wykonano w kwocie 47 883 937 zł 66 groszy, co stanowi 95,89% planu. Na realizację inwestycji przewidziano kwotę 16 640 041 43 groszy, wykonano natomiast 14 755 920 zł 15 groszy, co stanowi 88,60% planu. Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów na koniec 2018 roku wyniosło 12 900 579 zł 60 groszy. Planowany na koniec roku deficyt budżetowy w kwocie 4 550 000 zł, podczas gdy budżet zamknięto nadwyżką w kwocie 394
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję wszystkim członkom Komisji Rewizyjnej za wykonaną pracę. Przed zaproponowaniem projektu uchwały pozwolicie Państwo, że otworzę dyskusję. Jeżeli ktoś ma ochotę zabrać głos w sprawie wykonania budżetu, to proszę bardzo. Proszę bardzo, Pani Przewodnicząca Komisji. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś chce zabrać głos? Jeżeli nie, to czytam Państwu projekt uchwały. Burmistrz? Nie zauważyłem, proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. W związku z tym, że udało się spełnić Państwa oczekiwania i w postaci uchwał Rady Miasta, które wskazywały na to, co mamy zrobić w 2018 roku. Wykonaliśmy prawie wszystkie zadania, te, które nie udało się wykonać z przyczyn obiektywnych w 2018 roku, realizujemy w 2019 roku i wszystko wskazuje na to, że one również zostaną zrealizowane. W związku z powyższym, że opinie i Regionalnej Izby Obrachunkowej, i Komisji Rewizyjnej, i poszczególnych komisji były pozytywne na temat wykonania budżetu w 2018 roku, zwracam się do Wysokiej Rady z uprzejmą prośbą o udzielenie absolutorium burmistrzowi miasta Czuchowa. Dziękuję bardzo. W związku z tym odczytam projekt uchwały. Uchwała Rady Miejskiej w Czuchowie z dnia 27 maja 2019 roku w sprawie udzielenia burmistrzowi miasta Czuchów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok. Na podstawie artykułu 18 ustęp 2 punkt 4 artykułu 28a ustęp 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
oraz artykułu 271 ustęp 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych na wniosek Komisji Rewizyjnej po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Człuchów za 2018 rok, sprawozdaniem finansowym oraz opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku, informacją o stanie mienia Gminy Miejskiej Człuchów uchwala się, co następuje. Paragraf pierwszy. Udziela się Burmistrzowi Miasta Człuchów absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Miejskiej Człuchów za 2018 rok. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń. Czy są jakieś uwagi, pytania? Już o opinię Komisji Budżetowej nie będę pytał, bo została wydana przed chwilą na temat wykonania budżetu i mam nadzieję, że projekt uchwały nie zmienia tej opinii. Proszę bardzo, czy są jeszcze jakieś? Jeżeli nie, to przechodzimy do głosowania. Dziękuję. Uchwałę podjęliśmy jednogłośnie. Panie Burmistrzu, Pani Skarbnik, Pani Sekretarz, Panie i Panowie Dyrektorzy, gratuluję, bo to absolutorium jest nie tylko dla Burmistrza, ale też dla Was wszystkich. I Panie Burmistrzu, proszę przekazać wszystkim urzędnikom nasze gratulacje i podziękowania. Wszystkim urzędnikom. Dziękuję bardzo i przechodzimy do następnego punktu naszych obrad, sprawozdania z prac stałych komisji. Proszę bardzo, Panie Przewodniczący. Dziękuję. Proszę bardzo, Panie Przewodniczący. Proszę bardzo, Panie Przewodniczący. Dziękuję. Pan Przewodniczący. Dziękuję. Proszę bardzo, Panie Przewodniczący. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do następnego punktu naszych obrad. Wolne wnioski. Proszę bardzo. Jeżeli nie ma... Zamykam obrady 8 sesji Rady Miejskiej w Człuchowie. Dziękuję bardzo.